Dobry wieczór. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie w nocnym spa. Specjalnie dla twojej twarzy. Przed tobą bardzo, bardzo relaksujące sesja. Więc możesz usiąść wygodnie lub położyć się. I przygotować na to, że twoja twarz zostanie całkowicie zregenerowana, ukojona i po prostu bardzo dobrze zadbana. Po całym dniu różnych spraw należy ci się trochę czasu dla siebie. Zaczniemy standardowo od oczyszczenia twojej twarzy. Użyję do tego pianki oczyszczającej. I na taką silikonową szczoteczkę, która dzięki tym malutkim wypustkom dogłębnie oczyści twoją twarz. Więc nakładam myślę, że tyle wystarczy. I spokojnie, kolistymi ruchami dokładnie, spokojnie oczyszczam całą twoją twarz. Staram się to robić bardzo, bardzo dokładnie, aby twoja skóra była na pewno dobrze oczyszczona. Do dalszych etapów. Cały czas
kolistymi ruchami. Oczyszczę. Oczyszczę. Myślę, że wystarczy. I teraz spokojnie wycieram pozostałości tej pianki. Twoja twarz jest już dogłębnie oczyszczona. Więc teraz czas na peeling twarzy. I spokojnie, jest to peeling enzymatyczny, który nie zawiera w sobie żadnych drobinek, które mogłyby uszkodzić twoją delikatną skórę. Ten peeling nie zawiera w sobie żadnych kwasów ani żadnych drobinek, tak jak wspomniałam. Więc jest to dość łagodne. Alternatywa. Myślę, że sprawdzi się u ciebie doskonale. I przy pomocy silikonowej szpadły rozprowadzę go po twojej twarzy. Nie musimy nakładać bardzo grubej warstwy. I chwilkę potrzymam go na twojej skórze. A następnie zmyjemy. Pachnie całkiem przyjemnie. Zgodzisz się ze mną? I tak jak wspomniałam, chwilkę trzymamy. Zacznę powoli zmywać, również za pomocą
gąbki. Czy czujesz, jak twoja skóra jest aksamitnie miękka? Tak, dobry peeling potrafi zdziałać cuda. Oczywiście to jeszcze nie koniec. Teraz chcę ci zaproponować takie płatki pod oczy. Hydrożelowe płatki pod oczy. Mają one chłodzące działanie, ukojące działanie, tak aby twoje zmęczenie, stres stały się niewidoczne, aby skóra w tej okolicy była promienna, orzeźwiona i aby zlikwidować wszelkie cienie. Przyznasz, że wyglądają bardzo uroczo. Jak takie cukierkowe skrzydła. Oto i one. I teraz przykleję. Galaretowatą konsystencję. Dzięki czemu będą dobrze przylegały do skóry. Skrzydełka pojawiły ci się pod oczami, korzystając z tego, że twoja okolica oczu się regenerują, to zadbamy też o twoje usta. O, mam też maskę, również hydrożelową, właśnie na okolicy twoich ust. I ona również jest
takiej galaretowatej konsystencji. Więc zamknij usta. A ja przykleję. Gotowe. Ponownie. Kilka minut czekamy. W międzyczasie, jak czekamy, to zrobię ci taki mini masaż. Właśnie po tych hydrożelowych. Aby jeszcze bardziej przytwierdzić je do twojej skóry, a także aby pozwolić im pracować, wykonywać swoją pracę i aby jak najwięcej przeniknęło do twojej twarzy. Masujemy bardzo delikatnie. Twoje usta. Jest w porządku. Twoja twarz będzie lśniła. Relaks. Czuję, że te płatki, mimo że są na twojej skórze, to pozostają bardzo chłodne, więc pewnie czujesz chłodzący, łagodzący efekt na swojej skórze. Myślę, że powoli możemy ściągać.
kolejny etap przed nami. I czas na serum nawilżające, które dogłębnie wniknie w twoją skórę, zostawiając ją jeszcze bardziej aksamitną, nawilżoną. Już łapię te spływające krople i bardzo dokładnie masuję twoją twarz. Nawilżyć i zrelaksować jeszcze bardziej. Trzeba je bardzo, bardzo dokładnie rozprowadzić. Tak, aby dotrzeć do każdego najmniejszego zakątka. Widzę, że serum już dobrze wchłonęło w twoją skórę i pozostawiło na niej taką nawilżającą barierę. Więc czas na wisienkę na torcie. Ostatni krok twojej dzisiejszej pielęgnacji, a mianowicie na różaną maskę na twarz, i pachnie ona obłędnie jak prawdziwa róża. Zamiast tradycyjnego kremu nawilżającego użyję właśnie tej maski. Jest to maska specjalnie przystosowana do tego, aby w niej spać, więc nałożę ją na twoją twarz i pójdziesz w niej spokojnie spać. I przez noc nie tylko będziesz doświadczać jej odżywczych, nawilżających właściwości, ale przez całą noc będzie cię otulał zapach
konsystencja i powącha, jak cudownie pachnie. Ponownie do jej nałożenia użyję szpadełki silikonowej. I ponownie nakładam na twoją twarz. Nie nakładam bardzo grubej warstwy, ponieważ idziesz niedługo spać. Więc, aby nie wytrzeć jej całej poduszki, nakładam cienką warstwę. Tak, aby nic nie zakłócało spokojnie. Aby nie było potrzeby martwienia się rano o zmianę pościeli. Więc twoja maska jest prawie nałożona. Życzę ci dobrej nocy.